A czy według pani, to jest pytanie słuchaczy, czy według pani Ryszard Petru byłby dobrym ministrem finansów w koalicyjnym rządzie PO, trzecia droga, lewica? Znam kilku lepszych. Ale my nie rozmawiamy o stanowiskach, dlatego że uważam, że... Widzę, że jednak duża zadra jest. Nie rozmawiamy zero, o stanowiskach, bo najpierw trzeba wybrać wybory. Zero wdzięczności dla Petru, który jednak prowadził Nowoczesną do Sejmu. A potem zrobił wszystko, żeby ją niszczyć. No, pamiętam, jak pani też tłumaczyła w sposób naprawdę niebywały. No.